O nie! O kurde! Cześć i siema! Tomek z tej strony! Dzisiaj zabiorę Was ze sobą w kolejną nurkową przygodę. Zobaczymy, co tym razem skrywa się na dnie. Lecimy do wody! O kurde! Zgłosić!
Oznaczyłem właśnie sieci i idę zadzwonić po straż rybacką albo policję. Powiadomiłem straż rybacką, ale panowie przyjadą zdjąć siatkę dopiero jutro rano, bo są już dzisiaj po służbie. Ja ze swojej strony oznaczyłem ją i wysłałem im koordynaty GPS. No ale przecież nie zostawimy tych biednych ryb na śmierć uwięzionych w tej siatce. Idziemy je uwolnić. Dzisiejsze nurkowanie było dla mnie najbardziej satysfakcjonującym nurkowaniem ze wszystkich. Uwolnienie tych ryb
sprawiło mi mega radość. No i miałem też fajną, surrealistyczną sytuację. Jeden z okoni po uwolnieniu podpłynął naprawdę blisko mojej twarzy i przyglądał mi się przez ładne parę sekund. Otwierał tak śmiesznie buzię i w jego czarnym oku widziałem refleks, odbicie moje własne, mojej szybki od maski, w której odbijało się słońce padające pod wodę, no i moje bąble powietrza. Popatrzył on tak na mnie kilka sekund i po chwili pomalutku odpłynął. Wydawałoby się teraz, że mógł mi w ten sposób dziękować za uwolnienie go, ale w tamtym momencie ja miałem przekonanie, że za chwilę zaatakuje mnie. Dla was zapewne było to tylko kilka minut, ale mi uwalnianie tych ryb pod wodą zajęło prawie półtorej godziny. Zniecałem dużo mułu i musiałem czekać, aż on opadnie, bo nic nie było widać. Dużym problemem były też te najmniejsze rybki, które po prostu blokowały się w pojedynczych oczkach siatki i nie dało się ich wypuścić, wyciągnąć. Musiałem z dużą precyzją, nożem, żeby ich nie zranić, wycinać każdą z osobna i po kolei. Uwolniłem już wszystkie ryby, niestety trzy były już martwe i na chwilę obecną siatka jest już zamknięta, wejścia opadły, więc więcej ryb się na nią nie złapie. Jeśli wiecie, co to była za pułapka kłusownicza, to dajcie mi koniecznie znać, bo ja się na tym nie znam. Okej, tak wygląda wszystko, co dzisiaj znalazłem. Dzisiejsze podsumowanie. Zaczniemy może od tych najlepszych rzeczy. Spójrzmy najpierw tutaj. Mamy telefon chyba dziecka, patrząc po etui. Wydaje mi się, że to jest iPhone. Jak widać, w stanie bardzo złym. Bateria w środku wybuchła, musiał leżeć pod wodą bardzo dużo czasu. Nic z niego raczej już nie będzie. Najlepsze znalezisko dzisiaj. Dziszok. Leżał tak samo bardzo długo, zobaczcie w jakim jest stanie. Cały ubrudzony, ale chodzi. Pokazuje normalnie godzinę, działa. Chyba już raczej z tego stanu się go doczyścić nie będzie dało. Scyzoryk. Trochę tutaj jest ubrudzony w środku, w domu go wyczyszczę, to pewnie się otworzy. Zawalony mułem, piaskiem. Szwajcarski, fajne znalezisko, nie jest jeszcze mocno zniszczony, podejrzewam, że leżał z rok, a może i dłużej, zobaczymy. Dalej mamy tutaj śrubokręt, ale z taką końcówką dosyć dziwną, może on jest połamany, nie wiem, dosyć często znajduję śrubokręty. Nóż, tapeciak, nie chodzi, zaklinowany. Tutaj mamy kołowrotek. Chyba drugi w mojej karierze, Shimano, mocno zajechany, raczej się do niczego już nie nadaje. Wydaje mi się, że w ogóle on jest połamany, ale mogę się mylić. Dobra, samochodzik, jakieś dziecko zgubiło i na pewno płakało. Szczoteczka, taka o, do czyszczenia, spadła pewnie z łódki. To nie wiem, co to jest, wygląda jak jakaś klamra, uprząż. Tak jakby to było zakładane może na brzuch. Nie wiem. Napiszcie, jeżeli wiecie, co to jest. Mamy też całą masę okularów przeciwsłonecznych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście par. Jedna maska, dwie rurki. Te okulary, zobaczcie, są w dosyć dobrym stanie. Musiały być zgubione niedawno. Bardzo typowe znaleziska. Tutaj mamy dwie gumki, takie ściągające. I zobaczcie tutaj, bosak. Drewniany bosak. Trzonek jest drewniany. Tutaj mamy końcówkę ze stali nierdzewnej. Taka duża rzecz. Ciężko z nią było pływać pod wodą. Fajna rzecz. Pierwszy mój bosak. To, nie wiem co to jest, dajcie znać w komentarzu może. Może jakiś to jest uchwyt na wędkę, do łódki, jakoś tak mi się kojarzy, pewności nie mam. Tutaj mamy dwie przynęty, leżą one sobie w takiej misce ze stali nierdzewnej, jakiś piesek chyba zgubił, raczej komuś spadła z łódki pewnie. Zobaczcie na to, wiecie co to jest? To jest kusza. Kusza do łowiectwa podwodnego, do polowania na ryby. W stanie agonalnym,
bardzo w ogóle taka vintage i stara. Oczywiście ona jest niekompletna, bo tutaj brakuje części jej, ale cały tutaj pistolet, spust się zachował. Pobiłem też swój rekord, znalazłem 3 młotki na jednym wypadzie, mega. Mamy też standardową ilość śmieci, tutaj jest piłka dla psa, ale taka, że śmieci plastikowe, puszki aluminiowe, tutaj szklane butelki. Sami pewnie wiecie, że jest tego pod wodą cała masa. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze znaleziska. Podsumowując, dla mnie był to mega udany dzień i fajne nurkowanie. Zniszczyłem siatkę kłusowniczą, zgłosiłem ją, uwolniłem od śmierci ryby, znalazłem całą masę fajnych przedmiotów i wyciągnąłem trochę śmieci. Mega! Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!